To nie będą zwykłe mistrzostwa świata! Zerur! Zerur! Po pierwsze, to będą mistrzostwa świata w udawaniu gry w piłkę. Po drugie, będą to zawody, które odbywają się po kilkuletniej przerwie w nowym miejscu. Już nie ma dzikich plan. W Gniewkowie, z okazji 90-lecia, za których zbierała miejscowego klubu Unia Gniewkowo. I najważniejsze, odbywają się w sierpniu, a sierpień to, jak wiadomo, jest miesiącem trzeźwości. Więc to nie mogą być zwykłe mistrzostwa. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hub. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hubdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. A kto jest głównym faworytem tych zawodów, panie? Może pan wiesz? No my. No, bo my już wczoraj byliśmy. No wczoraj. I odbył się trening. I pokazaliśmy, że jesteśmy w wybitnej formie. Ja pierdol! Każde mistrzostwa świata muszą mieć jakąś część artystyczną, jakieś oficjalne rozpoczęcie. Mamy dla was artystyczną niespodziankę. I zaraz się będzie działo. To będzie występ petarda, bo generalnie po występie możemy już się rozjechać. Nic lepszego tutaj się nie wydarzy. Gwiazda dnia! Michał, Misiek, Seledon, Szostak, Gej, Zezwo, Dworze, Kręcą! Witam wszystkich serdecznie. Podobno niektórzy tylko na ten występ przyjechali. Tylko na ten występ. Wiadomo, oczywiście, że tak. Jesteście najwierniejszymi fanami Gejzera. Topka, po całej Polsce jeździmy. Daję ci miłości wiele. Wszystkich poinformować, że pan Grzegorz ma 107 lat, ale nie wygląda. Mistrzostwa świata uważam za otwarte. Dobrze grają? Wspaniale. Kto niby? Wszystkie zespoły. Ronaldo za Ronaldo, Cristiano schodzi na zary chodzić. A tabelkę ustawimy. A, że ustawiona będzie tabelka. Za pół godziny. Dawaj, Ronaldo! Dawaj! O! Czy to było twoje firmowe zagranie? Nie, firmowe było jakby nie taką piłkę. Mecz nienawiści! LZS Krząstawa, piasek potworów, tak? Zgody? A ja! Czarny dla Krząstawy, gol! Nie ma prezesa Kwaśniaka, bo kontuzja przełyku, tak? Kontuzja przełyku. Zamiast ze szkła pić, co z plastiku pił. Co go skontuzjowało? I puszkę wciągnął. Dobry, dobry, dobry. Wy się nazywacie potwory piaskowe. Tak. To ładnie się nazywacie, czy nieładnie się nazywacie? Piaskowe to jest wasze boisko, tak, które jest w Toruniu przy Starówce, tak, i jest uważane za jedno z najbardziej obrzydliwych boisk na świecie. Ja, najpiękniejszych boisk, co ty gadasz? Co? Najpiękniejszych boisk. Najpiękniejszych? A co w nim takiego pięknego? I wy regularnie sobie gracie na tym boisku, tak? Czyli powinniście coś tu pokazać. Wiesz co? A na razie co pokazujecie? Biedę, nie? Jesteś zawodnikiem zespołu Zapchaj dziura. Tradycją tych zacnych rozgrywek jest to, że jest zawsze zespół złożony z kibiców. Zapchaj dziura. I pan organizował ten zespół, tak? No niestety. Tak się iść do meczu się udało wygrać. Wygraliście? No 3-1. No nie pierdzie, że coś wygraliście. Przepraszam wszystkich i obiecuję następnym razem, żeby nie popełnić tego błędu, innych ludzi wezmę. Ty tam przed meczem się rozgrzewałeś. No. Palce rozgrzewałeś, ale u rąk. No, grając na instrumencie. A nie u nóg, no. To co to za rozgrzewka? Ale szmatę żeście stracili. Często takie szmaty tracicie? Średni raz na 33 minuty. A próbowałeś grać kiedyś na tych klawiszach właśnie nogami? W ramach rozgrzewki? W ramach rozgrzewki tylko, ale nie wychodziło. Instrument trzeba zmienić, może na gitarę? Gitara ciężej, bo struny są ostre, myślę, palu przeciął to całe. Ja pierdol! Lepiej się gra, czy lepiej się śpiewało? Zdania są podzielone, moim zdaniem, ale na pół. A fajnie, dobrze. To widać, które te zagrania. Dobre zagrania są, tak? Tak, tak. No, ale pan też ładną bramkę strzelił. Jak to mówią koń, koń wszedł i strzelił.
Aha! Ten zawodnik, który ma lat chyba 5 albo 6, już gola nam strzelił. Nie no, ile on ma lat? Niecałe 6. Co ty gadasz? Lepszej rzeczy w CV już nie będziesz miał. 6-latek strzelił ci gola. Ale słaby ten nasz bramkarz. Real jest słabszy na pewno. Kto ci powiedział, że Real jest jeszcze słabszy od ciebie? Masz? Co tu masz? Ale co, Lity? To masz... Ja pierdzielę, to się zżygasz zaraz. Zżygasz się? Absolutnie. Po ogórkach? A mogę tu swojego ogóra zamoczyć? Oczywiście, tak. Słuchaj, będzie też cipsza. Siusiaczek malutki, za to cienki. Jak wy się nazywacie? Zimny Lech Liszkowo. A ciepłe piwo lubicie? Nie. Lubimy ciepłe kobiety i zimne piwo. Ale wy jacyś dobrzy jesteście, nie? No przez skromność nie zaprzeczę, to jest cały czas nagrywane. Zimny Lech na ostatnim? Zimny Lech na ostatnim, 3 mecze, 0 punktów. Teraz odbywa się losowanie fazy playoff. A te wcześniejsze grupy, Grzesiu, ustalone mamy, wylosowane już mamy? Co to za podglądanie losowania? To, że wygraliście wszystkie mecze, wcale nie oznacza, że zagracie. Od pana Grzegorza to zależy. 6-2. Wszystko. Jak się bramki liczą, mamy pierwsze miejsce. Przelone. W futbolu się liczą bramki. No to jak promile, to mamy kurwa pierwsze miejsce już w turnieju na pamięć. LZS Sząstowa na pierwszym? Sząstowo! LZS Sząstowo! Co to jest? To jest duży brzuch. Przyganiał go ciągankowik! Ale poza tym chodziło mi o napis. Taki mecz przegapić. LZS Sząstowa, LZS Sząstowo. LZS Sząstowo i wygraliście z Sząstawą. I wygraliśmy z Sząstawą. Wiemy, z kim zagramy. Po odpadnięciu z grupy jeszcze dalej gramy. Z Denaturatem. Jak to się stało? Bo my gramy wśród tych najgorszych. A myślałem, że wy jesteście lepsi. Ho, ho, ho! Aaaaaah! Brawo! A wy tak na to dzień to wy często wygrywacie? Przepraszam bardzo, zadałem to pytanie. Gratuluję! Przegraliśmy z Denaturatem po karnych. Ale ja ładnie wykonałem karnego, nie? Wow! Panie Szymonie, publiczność domaga się... Mistrzostw świata w rzucie dwoma mutami? To musimy coś kurwa chyba zorganizować. Bo tu była zapowiedziana impreza towarzysząca. Mistrzostwa świata w rzucie dwoma młotami! Bo rzucać jednym młotem, no to każdy potrafi. Rzuć się dwoma! Podobna jest taka zasada, że jak Piasek Potworów wygrywa mecz, to prezes zakłada czapkę na głowę, tak? Wygraliśmy w karny jeden mecz. Panie prezesie, tak, słucham. Kiedy pan miał tę czapkę ostatni raz na łbie? 4 lata temu. 4 lata temu? Piasek dzisiaj wygrał po 4 latach? Po karniakach co prawda, ale wygraliśmy, no. No jak? 4 lata nie wygraliście meczu? Na mereniszy. Ja myślałem, że wy tu najlepsi jesteście. Tak, czym? Pociąg do futbolu. Pierwszy raz w historii wystawił swój zespół. Tak, to prawda. A wam nie za dobrze idzie w ogóle? Wy to coś gracie. No, chyba na flecie, kurwa. Przecież kurwa w półfinale jesteście, no. Ale kurwa, no ale co gramy? Ale to... Improwizujemy. A ten pies nie chciałby pobiegać tam? No, on chętnie za tą piłką by pobiegał. Pobiega. No. Pobiega, no co mu szkodzi, no. Nie gryzie? Nie, jest bardzo przyjazny. Mogę go? Jak się nazywa? No. Lucek. Ale kolega gryzie. Kolega gryzie? A jak żona w tym napadzie? Daje radę. Strzeliłaś gola? No strzeliłam. Jest gol. Co? Nie cieszysz się? No cieszę, no. Cieszę. Słabo płacą za gole. A już raz graliśmy z ulubioną, dzisiaj podobno gramy jeszcze raz. A po chuj. No nie wiem, no tak wylosowano nas. Ile mam bramie puścić? Pieniądze gubisz, panie redaktorze! O, dzięki! Tam pieniędzy pełne kieszenie. Ja pierdzielę, pierwszy raz w życiu coś zgubiłem, dzięki. Już za chwilę, mecz na Wudzie. Czyli mecz o któreś tam miejsce, nie wiem. Kartoflińska kontra LZS Krząstawa. O 9? Nie, to jest kurna chyba o 13. Mały finał. Jeszcze tu mały finał. Dawaj, Janis, a, pięknie! Ej, zespół Kartoflińska wygrał z Krząstawą 3-2. Przepraszam bardzo, zapytam tak fachowo, o co ten mecz jest? Pierwsze miejsce. Jesteśmy gotowi na disco? Jesteśmy gotowi na polo? Słuchajcie, zaczniemy od nagród indywidualnych. Huderla turnieju! Mateusz Jachimczak, Unia
Unia Gniewkowo! Leży tam pod budynkiem! Kolejna nagroda, wygrany w meczu o wsi U. To był mecz o miejsce 11. Potwory piaskowe! Mecz o 9 miejsce to jest mecz o majtki sędziego. No. Jak wygramy, to mamy majtki! Tylko sędziego trzeba dorwać! Prestiżowe, nie? O tak! Trofeum! Ale takie, że... Takie już znoszone, nie? Z dzisiejszego turnieju. Panie arbitrze, a jak wygląda trofeum? No właśnie, jak? No bo to jest mecz o majtki sędziego. Tak? O, przegrany mecz o majtki sędziego to zespół Denatura! Zapraszamy! Zeruj, 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 zeruj! O kurwa, o kurwa! Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVB. LVB jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hówdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.